Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy Jezus miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Oto słowo Pańskie. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. W greckim zapisie tej Ewangelii u świętego Łukasza słowo poszedł jest oddane słowem katebe. Katebe znaczy tyle, co stąpił. Poszedł z nimi w dół. Kata znaczy w dół. Poszedł z nimi w dół. Stąpił z nimi do Nazaretu i stąpił z nimi do tego, że był im poddany. W tym słowie stąpił, zeszedł z nimi w dół, jest jakaś intuicja dotycząca, trzeba by powiedzieć, upokorzenia Syna Bożego. Wstępuje w takie miejsce, które nie ma w sobie nic atrakcyjnego. Nazaret. Miejscowość, o której tak naprawdę nic nie wiadomo, gdzie życie jest
mniej niż szare, mniej niż przeciętne. Tam się nic nie dzieje. Nic dobrego nie bierze się z Nazaretu. Wstąpił w taki świat, z którego my zwykle mamy ochotę uciec. Nie? W takim poczuciu, że w takich warunkach, w takim otoczeniu nie uda się wyrosnąć na dojrzałego, mądrego, światłego, kompetentnego człowieka. W Nazarecie nic nie ma, co by mogło ci pomóc. No i wstąpił w tę rzeczywistość bycia poddanym w posłuszeństwo. Święty Antoni z Padwy mówi o tym z niesłychanym zachwytem, że Syn Boga stał się posłuszny cieśli. Bóg Wszechmogący, Bóg Stwórca wszystkiego, wstępuje w posłuszeństwo wobec cieśli. Oczywiście to wstąpił oznacza przede wszystkim wstąpił do domu, wstąpił do życia rodzinnego, właśnie do takiego życia, które mu wypełni następne 20 lat. Pamiętam, jak przy okazji tego roku naszego synodu o rodzinie mówiliśmy o tym, że dzisiaj jest taka pokusa w ten sposób myśleć o rodzinie, że wejście w życie rodziny to jest przyjęcie jakiegoś ograniczenia. Że są dzisiaj modele życia rodzinnego, które pokazują rodzinę jako źródło opresji. Że człowiek się musi podporządkować, właśnie być poddanym. A więc się czuje jakoś ograniczony w swoich prawach, w swoich marzeniach, w swoich pomysłach. I to, ta opresja jest jeszcze, mówiliśmy o tym, pamiętacie, podwójna, bo jeszcze na ten model rodziny nakładają się oczekiwania jakby zewnętrzne wobec tej rodziny. Ma swoje oczekiwania wobec rodziny państwo, ma swoje oczekiwania wobec rodziny Kościół. No i tu jest ten jeden człowiek, który na samą myśl, że ma wejść w życie rodzinne, czuje się od razu przygnieciony, nie? Wstąpił. Jednocześnie czujemy, że w przypadku Jezusa to nie jest żadne, tam nie ma żadnej rezygnacji, tam nie ma ani nutki jakiegoś poczucia nieszczęścia i jakiegoś, nie wiem, kataklizmu, który go spotyka, dlatego że wraca do Nazaretu i że wraca pod posłuszeństwo matki i ojca. Nie, to jest jego wybór. To jest jego wybór. Nic w życiu nie wydarzyło się Jezusowi w taki sposób, który byłby zewnętrzny do jego wyborów, do jego decyzji. To jest sposób życia, który on wybiera. Wybiera nie jako dopust boski, tylko wybiera jako drogę do rozwoju. Gdybyśmy poczytali tę Ewangelię o jeszcze jeden werset, bo skończyliśmy, to jest drugi rozdział Ewangelii Łukasza, skończyliśmy na wersecie 51, ale 52 mówi, Jezus wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi, wzrastał. Jezus wybiera tę przestrzeń, do której schodzi niby w dół, którą mamy ochotę odbierać jako upokorzenie. On
wybiera to miejsce jako miejsce wzrostu, jako miejsce swojego rozwoju. Właśnie tak, właśnie te 20 lat spędzi tam, rosnąc ku swojej misji, rosnąc w mądrości, rosnąc w łasce u Boga i rosnąc w łasce u ludzi. My łatwo słuchamy tej Ewangelii, jednocześnie zobaczcie, że tworzymy rzeczywistość, która jest dokładnie opozycyjna do tego, nie? Jak dzisiaj się chce przekazać mądrość dziecku, to się je posyła do szkoły. Pokażcie mi szkołę, którą Jezus skończył. Ludzie, którzy Go słuchali, kiedy był dorosły, to mówili, i co u Niego za mądrość? Ale nie byli w stanie wskazać żadnej szkoły, w której by się uczył. Jedyne, co potrafili przy tym pytaniu powiedzieć, czy to nie jest syn cieśli? Nie. A my wysyłamy z domu, nie? Po mądrość poza domem. Też po łaskę wysyłamy poza dom, nie? Do kościoła, czasem też do szkoły, na katechezę. Ten tekst jest szokujący, bo on mówi, że dla Jezusa szkołą była rodzina i świątynią była rodzina. Świątynią była rodzina. Do Maryi, do Józefa, którzy go znajdują w świątyni, mówi, powinienem być w tym, co należy do mego ojca. I poszedł z nimi do Nazaretu. W poczuciu, że to miejsce, do którego idzie, jest miejscem, które należy do jego ojca. I to zdanie, które już przytoczyłem, że wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi, jest cytatem z pierwszej księgi Samuela, nie? Gdzie Pismo Święte odnosi to właśnie do małego Samuela, który wychował się w świątyni. Samuel został oddany przez matkę, żeby był wychowywany w świątyni. I jak czytamy takie zdanie, że w świątyni wzrastał w łasce u Boga i u ludzi, nie? Nas to nie dziwi, gdzie można wzrastać w łasce, jak nie w świątyni. A Ewangelia mówi o Jezusie, że taką świątynią, w której On wzrastał w łasce u Boga i u ludzi, był dom Jego ojca i matki w Nazarecie. Stamtąd przyszedł do świątyni, rozumiejąc, kim jest Bóg. I ta usłyszana Ewangelia dzisiaj, ona się dzieje w świątyni, ale ona tak naprawdę pokazuje wartość domu, w jakim Jezus dorastał najpierw do 12 roku życia, a potem dalej. Nie? Jaka wartość domu, kiedy On wypowiada pierwsze swoje zdanie na temat Boga. Pierwsze zdanie, jakie zostało zapisane w Ewangelii. Czemuście mnie szukali? Nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Jak chcę powiedzieć coś o Bogu, to mówi Ojciec. To mówi Ojciec. To jest to, co papież Franciszek tak pięknie w swoim liście Patris Corde mówi. Jak czytamy wszystkie przypowieści Jezusowe, których bohaterem jest Ojciec, nie, przypowieść o synu marnotrawnym, albo przypowieść o ojcu, który ma dwóch synów i chce jednego, drugiego do winnicy posłać. Nie. Jak czytamy te przypowieści, których bohaterem jest Ojciec, to papież mówi, patrzcie na te przypowieści, słuchajcie ich uważnie, bo tam zobaczycie rysy świętego Józefa. Bo Jezus, jak mówił o Ojcu, to miał przed oczami Józefa.
On, patrząc na Józefa, odkrywał, kim jest Bóg. Patrząc na Józefa od maleńkości, nie, rósł w tym przekonaniu, Bóg musi być taki. Bóg musi być ojcem. To nie świątynia dawała Jezusowi pojęcia o Bogu, tylko dom, w którym rósł, dawał mu te pojęcia. Dom. I kiedy on wraca, będzie w tym domu wzrastał w łasce. W łasce u Boga i u ludzi. To nie chodzi o to, że szkoły są niepotrzebne albo że kościoły trzeba rozwiązać. Nie. Nie, tylko chodzi o to, że Jezus nas zaprasza do takiego sposobu, nie wiem, formacji człowieka, formacji osoby, nie, że to miejsce kluczowe to jest dom. Miejsce kluczowe to jest dom. Miejsce kluczowe to jest rodzina. A my mówimy, opresja. A papież mówi Amoris Laetitia. Ten rok, który dzisiaj zaczynamy, ma swoją nazwę. Rok rodziny, ale papież dał mu tytuł Amoris Laetitia. Tak jak tytuł jego dokumentu, który zresztą czytaliśmy w czasie naszego synodu. Nie? Radość miłości. Radość miłości. Nie opresja. Radość miłości. Nie. To jest tak piękne, że właśnie w tym Nazarecie, gdzie teoretycznie nie mógłby się niczego nauczyć, w takiej, za przeproszeniem, dziurze, zabitej dechami, nie mógłby się niczego nauczyć, mógł się nauczyć wszystkiego, dlatego że rósł w rodzinie, takiej, którą nazywamy świętą. W niej się uczył, kim jest człowiek i w niej się uczył, kim jest Bóg. I dlatego w tym jego stąpił nie było ani cienia poczucia upokorzenia. Był wybór. Wybór drogi, która człowieka rzeczywiście rozwija. Może jest tak, może, a nawet na pewno jest tak, że jak nigdy w życiu nikomu nie jesteś poddany, to trzeba się bać o twój rozwój. Trzeba się bać o twój rozwój, jak nigdy w życiu nikomu nie byłeś poddany. Jak nigdy nikomu nie byłeś posłuszny. Trzeba się bać o twój rozwój. A najbardziej trzeba by się bać, gdyby ten twój rozwój miał cię poprowadzić do tego, by innym przewodzić. Nie. Myślę, że straszny musiałby być biskup, który nigdy nie słuchał nikogo. Myślę, że straszny jest ojciec i matka, którzy nie słuchali swoich rodziców. Myślę, jaką pomyłką jest pracodawca czy przedsiębiorca, który nigdy w życiu nikogo nie słuchał. Nie ma rozwoju bez tego momentu, kiedy się kształtujesz, będąc poddanym. Oczywiście jest też druga strona, ona jest taka piękna, bo dzisiaj czytania wyraźnie pokazują Józefa jako model ojca. To jest od pierwszego czytania. Od pierwszego czytania pokazują Józefa jako model ojca. Józef jest mistrzem w ojcostwie. Bo mistrzostwo w ojcostwie na tym właśnie polega, że ten, kto jest ci poddany, ma doświadczenie wzrastania. Wtedy możesz mówić o sobie, że jesteś mistrzem w przewodzeniu, w prowadzeniu, jeśli ten, który tobie podlega,
ma doświadczenie wzrostu. Jak on nie ma doświadczenia wzrostu, tylko raczej ucisku i takiego skrępowania swoich możliwości, nie? Mógłby, tylko ty mu nigdy nie pozwoliłeś. Mógłby, ale ty zawsze mówiłeś, nie, bo to trzeba tak i tak i tak i po mojemu, nie? Albo mu mówiłeś, czekaj, za 20 lat. To wtedy tak do końca nie wiadomo, kto ma większy problem, nie? Czy on z tym swoim posłuszeństwem, czy ty z tym twoim przewodzeniem. Józef, mistrz ojcostwa. Ojciec, przy którym Bóg ma poczucie wzrastania. To jest zupełnie niesamowite. Absolutnie przepiękne. Absolutnie przepiękne. Wstąpił w doświadczenie wzrostu, rozwoju, radości. Można by powiedzieć po łódzku, wstąpił z radością. No, tak jak wy mówicie, wstąpił z radością. Nie? Jesteśmy bardzo zaproszeni przez papieża Franciszka, żeby odkryć tę radość, żeby odkryć radość rodziny, żeby odkryć radość miłości, żeby odkryć szczęście, które jest wpisane przez Boga w rodzinę i przez rodzinę w ludzkość w ogóle. W Amoris Laetitia jest wiele pięknych zdań, ale takie, które dzisiaj uderzyło mnie, kiedy przeglądałem ten dokument papieża, to jest takie piękne zdanie. Bóg powierzył rodzinie projekt przekształcenia świata w dom. Bóg powierzył rodzinie projekt przekształcenia świata w dom. Na te wszystkie dzisiejsze ludzkie biedy, nie? Na tą coraz bardziej przez wszystkich odczuwaną samotność, ale także na ten przez wszystkich odczuwany lęk przed relacją, która jest wiążąca, która cię właśnie poddaje drugiemu i nie na dzisiaj, nie na jutro, tylko na życie, nie? Na ten lęk, ale też na tę samotność. Jest projekt Boży, niesamowity projekt Boży przekształcenia świata w dom. Temu projektowi mogą posłużyć ci, którzy się ucieszą zstępowaniem do Nazaretu, nie? Zstępowaniem w poddaństwo, zstępowaniem w rodzinę. Ci mają szansę przekształcać świat w dom. Myślę, że też Kościół mają szansę przekształcać w dom. Niechby się nam wydarzyło. Amen.